Dobry wieczór Państwu, meldujemy się z Altumama Stadium w Katarze. Dzisiaj mecz Hiszpania-Kostaryka, mecz o niesamowitej wadze patrząc na wydarzenia z meczu poprzedniego. A mam nadzieję, że razem, wspólnie, przyjemnie spędzimy ten wieczór w składzie. Wojciech Hanyszek, Julian Kamieniecki, Pedri na lewą stronę, Jordi Alba, Marco Asensio rozejrzał się, rozegrał z Pedrim, Pedri Asensio, Busquets, Alba, szybko rozgrywają Hiszpanie, dużo miejsca ma Olmo, szansa na strzał, Gavi, Olmo przyjął, Dani Olmo, 1-0 dla reprezentacji Hiszpanii, fantastyczna akcja, na jeden kontakt Gavi dziupnął piłkę, jeszcze przyjął na chwilę obrońca kostarykański, piłka go nie minęła, ale stamtąd już odebrał piłkę Dani Olmo i tak oto reprezentacja Luisa Enrique wychodzi na prowadzenie w 12 minucie w meczu z Kostaryką. Teraz przy piłce jednak Rodri i Busquets. Busquets dopatrzył świetnie się Jordiego Alby. Jordi Alba, jest piłka w 16 i 2-0 dla Hiszpanów. Marco Asensio kapitalnie teraz przymierzył ten strzał. No i mamy prowadzenie gospodarzy tego meczu, czyli Hiszpanów za 2-0. Aymeric Laporte, spokojnie rozgrywają Hiszpanie między własnymi obrońcami. Teraz przejście do linii ofensywnej, Dani Olmo wchodzi w dribbling, Olmo wrzuca tutaj na karuzelę zawodnika reprezentacji Kostaryki, Carlosa Martineza, ale jednak ten z tej karuzeli sprawnie wyszedł, Pedri. Pedri na jeden kontakt na ścianę chciał zagrać z Albą, jeszcze Jordi Alba. Jordi Alba i mamy rzut karny dla reprezentacji Hiszpanii. Patam Alba w polu karnym faktycznie został kopnięty przez Oscara Duarte, zdaje się. On teraz też jakichś wielkich protestów nie robi, a więc raczej VAR nawet tego nie anuluje. Jordi Alba wywalczył rzut karny dla reprezentacji Hiszpanii. Zagrał na ścianę z Pedrim. Poszedł Alba i był kontakt, taki delikatny stempelek. Też szukał Alba tego kontaktu, nawet nie delikatny. Dwa razy został Alba kopnięty, tak mi oj się tak zdaje. Zdecydowanie jeszcze dwa zobaczmy kontakty. Ferran Torres, ostatnie głębokie wdechy. Czy podzieli los Roberta Lewandowskiego, czy jednak Leo Messiego? Ferran Torres. Ferran Torres! I Hiszpania prowadzi 3-0. Zrobił to troszeczkę, czego nie zrobił Robert Lewandowski, a to zrobił też Leo Messi, a więc tak delikatnie na dwa tempa, że jeszcze podniósł głowę, zobaczył, gdzie idzie bramkarz i strzelił w przeciwny róg. Hiszpania 3, Kostaryka 0. Gavi do środka, Torres, ale nie zdołał minąć tej piłki. Jeszcze Torres, gol! Ależ teraz błąd! 4-0! Co za błąd Keylora Navasa, co on zrobił? On wyszedł do tej piłki, nie cofnął się, mimo że wiedział, że już nie może paść jego łupem. I tak oto Hiszpania wygrywa 4-0 z Kostaryką. Dwie bramki Ferrana Torresa. Wojtku, co tam się stało? Nie wiem tego właśnie. Na razie Hiszpania spokojnie będzie sobie nabijała tę statystykę podań, do której na pewno wrócimy pod koniec meczu. Będziemy ją monitorować, bo tu mogą być astronomiczne liczby. Alejandro Balde, on się teraz rozpędza. Alejandro Balde, Alejandro Balde, on ciągle biegnie. Morata i co? I broni, i wyciągnął mu spod nóg tę piłkę Keylor Navas. Jeszcze Morata do Gaviego, Gavi! Ależ bramka Gaviego! No to jest po prostu profesura! Co tutaj zrobił Gavi? Fantastyczne zagranie, a strzał jeszcze piękniejszy. Hiszpania 5, Kostaryka 0. Mamy manitę na stadionie Altumama w Katarze. Coś nieprawdopodobnego, jaki gol Gaviego! Jak oni to teraz znowu zagrali? Wydawało się, że już jest po akcji, wydawało się, że tutaj nic się nie stanie wielkiego w tej sytuacji po tym, jak Navas wygarnął piłkę Moracie, ale ten powalczył do końca, zachował się znakomicie, wyłożył piłkę perfekcyjnie do Gaviego, a ten udołożył tylko nogę przepięknym strzałem. No to jest gwiazda tego meczu najwyższego formatu i spokojnie rozgrywa Hiszpania. Rodri, Koke, Koke na lewą stronę, Carlos Soler, Soler trochę podszedł piłką do przodu, Soler zyskał kilka metrów, jednak wycofał tę piłkę do Koke, Morata, Morata do Williamsa, Nico Williams, on wejdzie w pojedynek 1 na 1, on to lubi, Williams i gol! Coś niesamowitego! Carlos Soler! Nie ma litości Hiszpanii, ona jest ciągle głodna bramek.
Natomiast Kostaryka, co tu dużo o nim mówić, chyba najlepiej. Może to skwitujmy milczeniem. Wracając, gdyby Hiszpania tutaj strzeliła 7 bramek na tym mundialu, byłby to najwyższy wynik, jeśli chodzi o bramki strzelone. Na razie prowadzi Anglia z ilością 6. Nico Williams do Gaviego, ten znalazł się na prawej stronie. Gavi do Williamsa, Williams, Morata, Olmo Morata! I jest 7-0, to jest nieprawdopodobna deklasacja Alvaro Morata. No nie wiem już co powiedzieć, naprawdę to jest aż przykre, naprawdę przykre. 7-0, Alvaro Morata, nawet on zdobywa bramkę w tym momencie. No to jest już naprawdę pokaz bardzo, bardzo smutnej piłki w wykonaniu Kostaryki, też pięknej w wykonaniu Hiszpanii. Warto powiedzieć, teraz sobie na to zerknąłem, to jest wyrównanie najwyższej porażki w historii reprezentacji Kostaryki. Dokładnie, też przegrali wtedy 0-7 z Meksykiem 17 sierpnia 1975 roku. Wspaniały wieczór, jeśli chodzi o pokaz siły, o pokaz piłkarskich umiejętności ze strony jednej drużyny, ze strony Hiszpanii. Za wspólnie spędzony wieczór dziękuję. Wojciech, ja tylko pozdrowię naszego montażysta skrótów, pana Wojtka Nowakowskiego. Będziesz miał co, Wojtek, robić. Ja się do tych pozdrowień dołączam. Już ci, Wojtku, współczujemy. Julian Kamieniecki, dziękuję. Życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia przy transmisji meczu o 20:00 i do usłyszenia podczas naszej audycji Radio Katar.